Stalingrad, styczeń 43 roku. Pokonana armia czeka na swój własny pogrzeb. Do niewoli trafiło 91 tysięcy żołnierzy. Do domu wróciło tylko 6 tysięcy. Dowódca armii poddał się, mimo że Hitler żądał od niego samobójstwa. Odmówił. Generałowie Hitlera. Paulus. Zdrajca. Wiosną 42 roku walczący na pewnym odcinku frontu wschodniego żołnierze oczekiwali przybycia nowego głównodowodzącego. Poprzedni odniósł spory sukces i miał teraz dowodzić grupą armii. Nowym dowódcą był Friedrich Paulus, generał Korpusu Pancernego, powszechnie znany w kwaterze głównej. Był dobrze zbudowany, inteligentny i elokwentny. Nie przypominał raczej oficera liniowego, który jest bardziej odważny i podejmuje decyzje o wiele szybciej niż oficer sztabowy. Nowym przybyszem interesował się także wróg. Uważano go za doskonałego oficera sztabowego, nie nadającego się jednak na dowódcę armii. Rok później Paulus był feldmarszałkiem i radzieckim jeńcem. Niektórzy uważali, że przyczyną klęski pod Stalingradem było jego niezdecydowanie. Często się wahał. To nic dziwnego. Zastanówcie się, jeśli mielibyście podjąć decyzję o losie frontu i 300 tysięcy ludzi, to czy nie wahalibyście się? Pierwszą wojnę światową porucznik Paulus spędził na froncie zachodnim. Marynarka go nie chciała, został więc oficerem sztabowym. O wiele więcej czasu niż w okopach spędził w siedzibie sztabu. Pod koniec wojny został kapitanem i batalionowym adiutantem. Po wojnie był zażenowany upadkiem monarchii. Szybko wstąpił do prawicowych Freikorps. Demokracja była mu pojęciem zupełnie obcym. W armii liczącej tylko 100 tysięcy ludzi był zaliczany do starych wyg. Mój ojciec był pracoholikiem, cały czas pracował. Nawet w Stuttgarcie, gdzie był kapitanem, dodatkowo pisywał jeszcze artykuły dla prasy wojskowej. Nie potrafił żyć bez pracy. Na początku lat 30. w Wunsdorfie, niedaleko Berlina, powstał oddział zmotoryzowany, oznaczony numerem 3. Był to zalążek niemieckich korpusów pancernych. Paulus współtworzył je od samego początku. Kiedy republika bez republikanów staczała się ku dyktaturze, podpułkownik z kilkoma kolegami stworzyli nową formację, samodzielne jednostki pancerne, podstawę sukcesów przyszłego Blitzkriegu. Paulus był ambitnym perfekcjonistą. Był dosłownie wymuskany, pedantyczny i zawsze nienagannie ubrany. Jeśli chodzi o mundur, to mankiety koszuli wystawały mu tylko na 2 mm, ni mniej, ni więcej. Ołówki na jego biurku były zawsze naostrzone i ułożone w linii prostej. Taki był Paulus. W roku 33 władzę w Niemczech przejął kolejny weteran I wojny. Od samego początku Hitler bazował na lojalności armii. Obiecał, że niemieckie siły zbrojne odzyskają szacunek, na jaki zasługują.
Nic dziwnego, że żołnierze przyklasnęli. Jesteście wspaniałą armią, dumnymi obrońcami narodu, maszerującymi wspólnie z przywódcami partii. Razem damy Niemcom siłę i poprowadzimy ich ku chwale niemieckiej Rzeszy. Paulus pasjonował się możliwością wykorzystania korpusów pancernych w przyszłych operacjach Blitzkriegu. Los Hitlera mógł zależeć od nowej broni. Gwałtownie zwiększono produkcję maszyn do zabijania. Naczelne motto brzmiało: nie zastanawiaj się, działaj. Moskwa także stawiała na czołgi. Elita Armii Czerwonej trenowała w Niemczech. Jednym z nauczycieli był Paulus. Marszałek Tuchaczewski powiedział nawet: jeśli Paulus będzie już zbędny w Niemczech, chętnie go przyjmiemy. Był jednak potrzebny. Latem 1939 roku brygadier zostawił swe poligony i został szefem sztabu w armii generała Reichenau, zajadłego nazisty, który stał się drugim ojcem Paulusa. Reichenau uczył Paulusa życia. Obaj doskonale się uzupełniali. Paulus był spokojny. Zawsze wybiegał myślą do przodu. Doskonały oficer sztabowy. Reichenau był natomiast dowódcą. Podejmował decyzję i trzymał się jej do upadłego. Wojownik Hitlera, Reichenau był fanatyczny, lecz leniwy. Chronił go szef sztabu, Paulus. Mieli układ. Mój ojciec wszystko opracowywał, a Reichenau składał pod tym swój podpis. Wrzesień 39. Atak na Polskę. Ogary w mundurach miały w końcu pole do popisu. W szpicy Wehrmachtu szła 6. Armia Reichenaua. Po 12 miesiącach Blitzkriegu jego żołnierzy zwano zdobywcami stolic. Hitler był zadowolony. Obsypywał swych generałów zaszczytami. Paulus wciąż był w drugiej lidze. Awansował jednak na naczelnego planistę sztabu generalnego. Z nowym stanowiskiem pojawiły się nowe obowiązki. Jego pierwszym zadaniem było logistyczne przygotowanie planu Barbarossa. Celem był Lebensraum, czyli przestrzeń życiowa na wschodzie. Związek Radziecki miał ulec kompletnej zagładzie. Paulus miał kilka problemów, na przykład jak zorganizować system dostawczy dla wojsk walczących głęboko na terytorium Rosji. Wieczorem pierwszego dnia ataku, czyli 22 czerwca, powiedziałem do dowódcy mojej dywizji: generale, to będzie zupełnie inna wojna. Jasne było, że Rosjanie są zupełnie innym przeciwnikiem. Nie spotkaliśmy jeszcze żołnierzy, którzy pozwalali się zabijać w swych własnych okopach. W czerwcu 1941 roku plan Barbarossa stał się rzeczywistością. Dywizje Hitlera miały dojść do Uralu w 14 tygodni. Jednak wróg także budował nowe czołgi. Reichenau pojawiał się natychmiast. Zawsze miał przy sobie linijkę. Oglądał każdy zniszczony rosyjski czołg. Wdrapywał się na nie i mierzył grubość pancerza. Pamiętam, jak kiedyś wrócił do kwatery i powiedział: oglądałem dziś czołg. Jeśli Rosjanie produkują je taśmowo, to przegraliśmy wojnę.
in Russland vom Band läuft, dann haben wir den Krieg verloren. T-34 był cudowną bronią Stalina. Wehrmacht zwyciężał, lecz jednocześnie słabł. Kiedy niemiecka ofensywa utknęła na południowo-rosyjskich stepach, Paulus zastąpił Reichenaua na stanowisku głównodowodzącego armią. Nie odpowiadał teraz za mapy, lecz za życie żołnierzy 6. Armii. Pojawia się pytanie, czy był odpowiednim człowiekiem do takiego zadania? Wcześniej nikt nie słyszał o Paulusie. Do tej pory nigdy nie dowodził żołnierzami. Zawsze pracował w sztabie generalnym. Teraz został dowódcą jednostki liniowej. Latem 1942 roku dowodzona przez Paulusa 6. Armia nadal parła naprzód. Rosjanie wciąż się wycofywali. Prowadził swą armię przez ukraińskie stepy, w kierunku Stalingradu. Według niektórych oficerów radził sobie całkiem nieźle. Jak ocenić sukces w wojnie, w której ginie więcej cywili niż żołnierzy? Nacechowane kryminalnym despotyzmem rozkazy są dowodem na nieludzką wprost brutalność. Żołnierze Reichenaua dopuścili się wielu zbrodni wojennych. Dla Paulusa był to pewien problem. Gdy Paulus zobaczył zastrzelonych i powieszonych cywili, wpadł w szał. Natychmiast zakazał takich praktyk. Wcześniejsze rozkazy były straszliwe. Nie mógł ich pojąć żaden zwykły żołnierz. Niestety, zezwalały na swobodne mordowanie cywili. Paulus nie chciał słyszeć o zbrodniach wojennych, łącznie z tymi popełnianymi za liniami frontu. Chciał się od nich zdystansować, jednak odwołanie rozkazów Reichenaua nie zachwyciło rządzących nazistów. Paulus jechał ze mną, swym oficerem sztabowym, do stanowiska dowodzenia w Charkowie. Nieoficjalnie powierzono mi zadanie towarzyszenia mu za każdym razem i upewniania się, czy popołudniowe rozkazy rzeczywiście są wykonywane i czy docierają do żołnierzy najpóźniej o 18. Miałem czuwać, żeby Paulus nie zmieniał swych własnych rozkazów. Paulus był cenionym oficerem, jednak jego właśnie podwładni dostrzegali jego niezdecydowanie. Mimo to w sierpniu Niemcy dotarli do Donu. Rosjanie wciąż się cofali, nie pozwalając żołnierzom na wykazanie się w boju. Hitler przeniósł swą kwaterę główną z Prus Wschodnich do Winnicy na Ukrainie. Tam czekał na ostateczny sukces. Dlaczego uderzał na południe Rosji? Co nim kierowało? Na decyzję Hitlera o ataku na południe nie wpłynęły czynniki strategiczne, lecz ekonomiczne. To właśnie tam leżały roponośne pola Kaukazu. Stalingrad, przemysłowe miasto nad Wołgą, było drugim celem Hitlera. Dla niego właśnie podzielił swe armie. Wiedzieliśmy, że amerykańskie zaopatrzenie trafia do Rosji przez Persję, Morze Kaspijskie i Wołgę. Jeśli udałoby się nam przerwać te linie zaopatrzeniowe, Rosjanie znaleźliby się w sporych opałach. Dlatego właśnie nacieraliśmy w kierunku Wołgi i Stalingradu. Pod koniec sierpnia Paulus uderzył na miasto noszące imię Stalina. Niemieckie bombowce obróciły Stalingrad w stertę gruzów. Zginęło 40 tysięcy ludzi. Ewakuacja rozpoczęła się zbyt późno.
Kiedy leciałeś nad Stalingradem, nad Frołowym i Zakolem Donu, zadawałeś sobie pytanie, co tam się dzieje? Co robią stacjonujące na lewym skrzydle jednostki włoskie i rumuńskie? Co dzieje się na stepie? Armia uderzała na Stalingrad bez ochrony na skrzydłach. Jednak ochrona skrzydeł niewiele znaczyła dla Hitlera, byłego kaprala. Był opętany żądzą pokonania Stalingradu. Chciałem dotrzeć do Wołgi, do pewnego miejsca, pewnego miasta. Tak się złożyło, że nosi ono imię Stalina. Nie o to jednak chodzi. Równie dobrze mogłoby nazywać się inaczej. To po prostu ważne miejsce. Chciałem je zdobyć. I udało się. Wszyscy mieliśmy wrażenie, że Hitlera najbardziej interesują polityczne konotacje upadku Stalingradu. W walce Hitlera ze Stalinem byłby to wielki polityczny triumf. Twórcami triumfu miał być Paulus i jego żołnierze. Także Stalin chciał wiedzieć, kto stara się zabrać mu jego miasto. Miałem zebrać jak najwięcej danych o Paulusie. Był przecież naszym przeciwnikiem pod Stalingradem i dowódcą jednej z grup armii. Jako oficer dochodzeniowy znałem wiele sposobów na zdobywanie informacji. Na początku października większość Stalingradu należała już do Niemców. Nigdy jednak nie zajęli całego miasta. Kroniki raz za razem zawiadamiały o zdobyciu Stalingradu. Rzeczywistość wyglądała jednak inaczej. Nikt nie wiedział tego lepiej niż dowódca armii. Linia frontu biegła przez ulice i wnętrza budynków. Bitwy o każdy dom trwały tygodniami, powoli zmniejszając możliwości bojowe 6. Armii. Jedna połowa budynku była w rękach Rosjan, druga Niemców. Piliśmy w korytarzu sznapsa, kiedy ktoś powiedział: patrzcie, jak strzelają Rosjanie, podniósł w górę gazetę. Bum, i w gazecie pojawiła się dziura, niesamowite. Kiedy nadeszła zima, nikt nie chciał rezygnować ze schronienia. W pewnym domu Niemcy zajmowali parter, Rosjanie pierwsze piętro, Niemcy drugie, Rosjanie trzecie i tak dalej. Na początku listopada stepem zawładnęła zima. Temperatura spadła poniżej 30 stopni. Zaopatrywanie armii stało się bardzo trudne. Brakowało amunicji i żywności. Mniej niż połowa żołnierzy miała zimowe umundurowanie. Nosiliście kiedyś niemieckie umundurowanie? Bieliznę, mundur i płaszcz zimowy? Było naprawdę ciepłe. Mimo to w Rosji czuliśmy się jak nadzy. Jakbyśmy nic na sobie nie mieli. Pomagały nam tylko futra lub rosyjskie waciaki. W stawce, czyli kwaterze głównej Stalina, dobrze znano stan 6. Armii i planowano kontratak. Stalingrad miał być otoczony. Rosjanie wiedzieli, że Włosi i Rumuni broniący niemieckiego skrzydła nie są poważnymi przeciwnikami. Stalin długo czekał na taką okazję. Na 6. Armię uderzyły 2000 nowiusieńkich T-34. Wojska osi nie mogły się im przeciwstawić. Wir
Staraliśmy się dostarczyć im działa przeciwpancerne, ale nie dotarły na czas. Rumuni mieli stare 37, oczywiście nie wyrządzały one T-34 żadnych szkód. 19 listopada 1942 roku zaczęła się burza. Żadnych wiadomości. Nikt nie wiedział, co się dzieje. Z tego, co wiem, sztab już 20 został wzięty do niewoli. Rosjanie byli już pod Gołubinką. Wszyscy uciekali, zostawiając nawet szczoteczki do zębów. Doskonale wyposażone radzieckie dywizje pokonały sojuszników Wehrmachtu. Siła ataku przewyższała wszystko, co do tej pory widzieli. Na północnym odcinku frontu na niemieckie karabiny maszynowe nacierała fala za falą. Co ciekawe, druga i trzecia fala żołnierzy nie miała broni. Mieli ją zabierać poległym. Rosjanie ponieśli tam potworne straty. Po 4 dniach okrążenie zostało zamknięte. W pułapce znalazło się ponad 260 tysięcy niemieckich żołnierzy. Kiedy w rejonie Kałacza gromadziły się radzieckie armie, niemiecki dowódca postanowił podjąć próbę przełamania się. Paulus poprosił Hitlera o wolną rękę. Mein Führer, armia jest otoczona. Proszę o zezwolenie na cofnięcie jej na wzgórza nad Donem. Stracimy sporo sprzętu, ale uratujemy ludzi. Wysyłano mnóstwo tego typu depesz. Odpowiedź była zawsze taka sama. Utrzymać Stalingrad za wszelką cenę. Przez radio Manstein obiecał Paulusowi pomoc. Generałowie 6. Armii nie chcieli czekać. Seydlitz mówił nawet o niewykonaniu rozkazu. Powiedział: zniszcz radiostację, nie słuchaj ich. Musisz działać sam. Powtarzał to bez przerwy. Armii obiecano dostawy z powietrza. Była to jednak czysta fikcja. Żołnierze potrzebowali 700 ton zaopatrzenia dziennie. Luftwaffe mogła dostarczyć tylko 500. Czasem docierało tylko 100 ton. Paulus jednak nie reagował. Miał nadzieję, że przyszłość będzie lepsza. Rosły wątpliwości związane z dowództwem. Coraz więcej oficerów potępiało Paulusa za niezdecydowanie. Wahał się, mimo że znał sytuację swych żołnierzy. Oczekiwaliśmy, że podejmie decyzję i nakaże odwrót. Jeśli udałoby się mu, mógłby iść do Hitlera i powiedzieć: oddaję się w pana ręce. Uratowałem żołnierzy. Kiedy armia okopywała się na pokrytych śniegiem równinach wokół Stalingradu, nowo mianowany generał nawoływał do wytrwania. Żołnierze, nie poddawajcie się. Führer wydostanie nas stąd. Czy naprawdę w to wierzył? Chciałbym, żeby Paulus był jodlem i wziął odpowiedzialność za odwrót. Jest jednak tylko sobą. Tak powiedział Heusinger. I nie mieliśmy mu tego za złe. Wciąż istniała nadzieja. 3 dywizje pancerne miały wyciąć korytarz dla okrążonej armii. Jednak tylko jedna była gotowa do akcji. Była to ostatnia próba i ostatnia szansa. Liczyliśmy wtedy jeszcze, że ocali nas Manstein. Uważaliśmy, że przynajmniej ludzie z mojego otoczenia, że to okrążenie jest tylko tymczasowe. Nie uwierzyliśmy, że niemiecka armia może być tak słaba i niezdolna do wydostania nas z opresji. Wehrmacht był jednak słaby.
Święta pod Stalingradem. Żołnierze spędzili w mroźnych ziemiankach. Wciąż mieli nadzieję. Nocą widzieliśmy nad stepem flary sygnalizacyjne. Powiedziałem, nadchodzą. Już tu są. Wytrzymajmy jeszcze 2 dni. 2 dni minęły i nic się nie zmieniło. Nie mogli do nas dotrzeć. Nie mogliśmy się przebijać przez maksymalnie 60 kilometrów. Nie mieliśmy już nawet litra benzyny. Armia Czerwona była pewna zwycięstwa. 8 stycznia Rosjanie zaproponowali honorową kapitulację. Paulus odmówił. Wydał rozkaz, by emisariuszy odpędzić ogniem. Czy był to rozkaz zabijania posłów? Nie byli zabijani, tylko odganiani ogniem. Popatrzmy na to ze strony praktycznej. Jeśli zauważyłem emisariusza, strzelałem nad jego głową. Odpędzałem go, nie musiałem go zabijać. Stycznia. Dzienna racja żywnościowa wynosiła tylko 50 gramów chleba. Paulus wciąż wierzył, że broniąc się wiąże spore siły radzieckie. Codziennie umierały tysiące żołnierzy. Z wiadomością do Hitlera wysłano młodego oficera, kapitana Winricha Bera. Powiedziałbym, że był opanowany i zdesperowany. Jako dowódca nie mógł okazywać słabości. Nie był taki. Powiedział, Ber, zrób co możesz. Nie byłem pewien, czy sam wierzy w powodzenie mojej misji. Chciał jednak, by kwatera główna uratowała żołnierzy spod Stalingradu. Kapitan Ber wypełniał też drugą misję. Wiózł list do żony Paulusa, list z pożegnaniami. Generał napisał w nim, zostanę tam, gdzie jestem. Wypełnię rozkazy. Kiedy armia umierała, Hitler pogrążył się w mrzonkach. Powiedział nam, że w pobliżu Stalino pojawiła się armia pancerna SS, która ma uderzyć na Stalingrad. Od Mannsteina wiedziałem, że armia ta została unieszkodliwiona przez radzieckie T-34 jeszcze podczas drogi na front. Powtarzał też, że jedna z jego armii po 400-kilometrowym marszu przez śnieg zaskoczy Rosjan pod Stalingradem. To był czysty nonsens. Otoczeni żołnierze prosili się nawzajem o ostateczną przysługę. Jak to zrobić? Oficerowie z reguły polecali pistolet. Byłem świadkiem, jak dowódca jednego z naszych pułków artylerii wezwał do siebie wszystkich swych oficerów. Najpierw wypili całe swoje zapasy sznapsa. Potem dowódca powiedział, proszę wziąć pistolety, przyłożyć do skroni. Od tej chwili pułk nie miał już oficerów. Kapitulacja nie wchodzi w grę. 6. Armia musi wypełnić swe historyczne zadanie. Hitler był uparty. Stalingrad miał być broniony do ostatniego żołnierza. Ludzie, wiecie, że to koniec. Pomyślcie o tym, czego dokonaliście. To koniec. Życzę wam wszystkiego najlepszego. Przy tych słowach przystawił mi karabin do brzucha. Zabrał mi zegarek. Mogłem zachować pistolet. Straciłem jednak zegarek. 30 stycznia 1943 roku. 10. rocznica dojścia Hitlera do władzy. Paulus przesłał ostatnią wiadomość. Swastyka wciąż powiewa nad Stalingradem. Niech żyje Hitler. Nagle się załamał. Wydawał się zrozpaczony, miał bladą twarz. Miałem wrażenie, że patrzę na człowieka, który nie jest już w stanie znieść ciążącej na nim odpowiedzialności.
der Verantwortung, also eigentlich fast am Zusammenbrechen war. Stycznia 1943. Koniec operacji Barbarossa. Hitler oczekiwał, że Paulus popełni samobójstwo. Ten jednak oddał się do niewoli. Powiedziałbym, że był trochę zakłopotany. Nie bardzo rozumiał, co się dzieje. Mimo to zachowywał się z wielką godnością. Do niewoli dostał się cały sztab. Im wyższy stopień, tym większe szanse przetrwania. Z 23 generałów do domu nie wrócił tylko jeden. Paulusa odwieziono samochodem sztabowym i pokazano światu jako trofeum wojenne. Ludzie byli szczęśliwi i dumni. Schwytaliśmy niemieckiego feldmarszałka. Zdjęcia Paulusa obiegły cały świat. Trafiły też do Berlina. Tej nocy mojego męża i mnie poproszono o identyfikację zdjęć mojego ojca. Były raczej niewyraźne, a poza tym przedstawiały go z boku. Rozpoznałam jednak jego dłonie. Podczas pierwszego przesłuchania w siedzibie sztabu frontu donieckiego Paulusa poproszono o kapitulację. Jako jeniec nie mógł wydawać rozkazów. Bitwa o Stalingrad zakończyła się bez oficjalnej kapitulacji. Rosyjskie tajne służby zaczęły opracowywać dosie Paulusa, jego samego zsyłając do klasztoru w pobliżu Moskwy. Był jeńcem w Suzdalu. W roku 1943 pewna grupa oficerów zaczęła przeciwstawiać się Hitlerowi. Paulus jednak odmówił wzięcia w tym udziału. Powiedział: to wykracza poza zasięg moich możliwości. Po 20 lipca, po zamachu na Hitlera, kiedy powieszono kilku feldmarszałków, Paulus tylko zmienił stronę. Opozycjoniści musieli najpierw zyskać jakiekolwiek poparcie. Dopiero wtedy zdecydowałby się ich poprzeć. Oto Paulus i Pick, przyszły prezydent Niemiec Wschodnich. Naczelny twórca Barbarosy dopiero pod koniec wojny wyjawił swe prawdziwe poglądy. Hitler pogwałcił pokój, wywołując wojnę o bezprecedensowej brutalności, wykorzystującą metody niespotykane dotąd w historii świata. Zabrało to Paulusowi mnóstwo czasu. Przysłuchiwałem się tym krytycznym uwagom i w biurze wydawcy, i w hotelu Lux. Rozumiem go. Z natury był ostrożny, zawsze ważył słowa. Żałuję jednak, że nie zrobił tego wcześniej. Jesienią 1943 przyniosłoby to o wiele większe korzyści. Zarówno jemu, jak i Komitetowi Wolnych Niemiec. W Niemczech za zachowanie Paulusa odpowiadała jego rodzina. Zemsta reżimu dotknęła jego żony i dzieci. Moją matkę poproszono o zmianę nazwiska. W przeciwnym razie nie gwarantowano ochrony przed tak zwanym gniewem społeczeństwa. Oczywiście odmówiła. Koniec wojny zastał Paulusa w Wojkowie, zacisznej ostoi generałów niedaleko Moskwy. Marszałek Żukow z dumą paradował po Placu Czerwonym, przed swym głównodowodzącym. Ulubionym trofeum Józefa Stalina był wzięty do niewoli feldmarszałek.
9 miesięcy później, podczas procesu w Norymberdze, w Niemców uderzył grom. Paulus, główny planista sztabu generalnego, pojawił się jako świadek oskarżenia. Przysięgam na Boga Wszechmogącego, że będę mówił tylko prawdę, bez żadnych dodatków ani zatajeń. Obciążył swych byłych zwierzchników, Geringa, Keitla i Jodla. Nie bardzo jednak chciał mówić o losie swych żołnierzy. Spytano go o losy jeńców. Wiedział, że ponad 90% z nich nie żyje. A mimo to powiedział dziennikarzom, by przekazali ich matkom i żonom, że jeńcy spod Stalingradu mają się dobrze. To niewybaczalne kłamstwo. W niewoli Paulusowi wiodło się bardzo dobrze. Mieszkał na przedmieściach Moskwy, miał własną daczę, kucharza i służącego. Tyle tylko, że Stalin nie zamierzał go uwalniać. Wciąż nawiedzało go widmo Stalingradu. Dlaczego się nie przebił? Bez przerwy szukał odpowiedzi. Kiedy Stalin zmarł, Ptaszek w złotej klatce nie miał już strażnika. Paulus wrócił do Niemiec. Oczywiście do Niemiec wschodnich. Obawiał się krytyki i odrzucenia na zachodzie. Niemiecka Republika Demokratyczna gwarantowała mu ochronę. Bądźmy szczerzy, żył wspaniale, robił co chciał. Traktowali go bardzo dobrze. Początkowo było mu ciężko, ponieważ wiedział, że jest obserwowany. Żył w luksusie, w imponującej posiadłości w Weißerhirsch, na przedmieściach Drezna. Wszystkim zajmowali się mieszkający w pobliskich koszarach policjanci. Rodzina mogła go odwiedzać bez przeszkód, mimo że większość jej członków została na zachodzie. To zdjęcia z rodzinnego archiwum. Więźnia stanu otaczała delikatna siatka agentów. Obiekt jest byłym generałem faszystowskiego Wehrmachtu. Zalecana obserwacja. Nie ufałam stróżowi. Potem dowiedzieliśmy się, że agentem Stasi był nawet kierowca. Próby wciągnięcia Paulusa w zimnowojenne rozgrywki zawiodły. Powtarzał wszem i wobec: nie jestem ze wschodu czy z zachodu, jestem po prostu Niemcem. W kraju robotników i chłopów feldmarszałek był jednak kimś obcym. Wszyscy tytułowali go feldmarszałkiem. To chyba wina ministra Stoffa, który powiedział, że feldmarszałek nigdy nie odchodzi na emeryturę. Nawet jeśli wycofuje się ze służby, nadal pozostaje feldmarszałkiem. Policjanci kwaterujący w koszarach byli zalążkiem wschodnio-niemieckiej armii. Paulus jednak nie brał udziału w jej tworzeniu. Ci ludzie wzorowali się na zwycięzcach spod Stalingradu. Obiekt kontroli Stasi, zwany Tarasem, nie jeździł na zachód, wiedział jednak, jak wyglądają nowe Niemcy. Regularnie, dwa razy na tydzień, otrzymywał torbę z ostatnimi numerami Der Spiegel, Die Welt czy Frankfurter Allgemeine. Szczególnie lubił Spiegla. Często w dyskusjach poruszał prezentowane właśnie tam tematy. Nad wszystkim wisiało jednak widmo Stalingradu. Pod koniec roku 55 Paulus nabawił się nieuleczalnej choroby nerwowej. Najpierw wezwano profesora Burgera z Lipska. Potem poproszono nawet lekarzy z Moskwy. W końcu do domu sprowadzono pielęgniarki, na próżno. Tego nie dało się wyleczyć. Po miesiącach kuracji, 1 lutego 57 roku, Paulus zmarł. Do końca znajdował się pod opieką Stasi i wschodnio-niemieckiej armii.
Zadzwonił do mnie pułkownik Adam i powiedział: masz robotę, feldmarszałek Paulus nie żyje, trzeba zająć się finansami, zorganizuj to. Powołano zespół młodych oficerów. Jeden zajmował się pogrzebem i tak dalej. Ja miałem zebrać wszystkie rachunki, zlikwidować ślady operacji finansowych. Pogrzeb wyprawiony na koszt państwa sfilmowano prywatną kamerą rodziny. Na specjalne życzenie krewnych zgodzono się na obecność księdza. W dniu pogrzebu Stasi zamknęła w końcu sprawę feldmarszałka Paulusa. Friedrich Paulus żył 66 lat. Zmarł 14 lat, 1 dzień i 6 godzin po klęsce pod Stalingradem. Nigdy nie wrócił do wolnych Niemiec. Wersja polska, Studio Kompany Warszawa. Tłumaczenie Marcin Skrobosz. Czytał Robert Samot.